Dzisiejszego dnia jest ostatni dzień, aby zakupić książkę Sekrety Sprzedaży Bezpośredniej tak, aby dotarło do Was przed świętami. Jeżeli zamówicie przed 15, będzie u Was jutro. Mówimy dzisiaj na temat dalej sprzedaży, sekretów sprzedaży oraz cech charakteru wybitnych sportowców, biznesmenów, przedsiębiorców oraz kowali własnego losu. Jakie cechy charakteru są wspólnym mianownikiem wszystkich ludzi sukcesu? Jakie cechy charakteru powinniśmy mieć, aby mieć spokojne, harmonijne, jakościowe i obfite życie? Okazuje się, że te cechy charakteru są bardzo podobne zarówno w biznesie, w sporcie i ogólnie w życiu, więc jeżeli chodzi o te cechy charakteru, mamy kilka tych cech, o których dzisiaj porozmawiamy. Witajcie serdecznie, mamy 6.06, 71 dzień Akademii Mocy. Napiszcie, jak Wam się spało, jak poranne nawyki, jak się czujecie. Ja osobiście dzisiaj spałem bardzo krótko, gdyż wczoraj mieliśmy wigilię firmową, mieliśmy spotkanie naszych dwóch spółek, więc posiedzieliśmy trochę i tak wcześniej wróciłem. Chyba wyszedłem jako pierwszy z wigilii o godzinie 12 z minutami, więc byłem w domu przed godziną pierwszą i poszedłem spać, słuchajcie, około godziny pierwszej. Miałem budzik na godzinę piątą, a obudziłem się i tak przed budzikiem, gdyż o 4.50. Więc jeżeli chodzi o te cechy charakteru, dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, jak dyscyplina oraz jak determinacja wpływają na nasze życie, gdyż tak naprawdę one w dużym stopniu decydują o tym, jakie te życie mamy, jaka jest ta jakość naszego życia, jak się w tym życiu czujemy. Więc dzisiejszego dnia porozmawiamy o tym, jak mieć tą dyscyplinę, samozaparcie, determinację do tego, aby trzymać się swoich zasad, swoich postanowień i aby osiągać sukcesy, gdyż to są jakby wspólne mianowniki wszystkich ludzi, którzy osiągają sukces. Więc wstałem o godzinie 4.50, spałem dzisiaj, można powiedzieć, niecałe 4 godziny, a i tak czuję się całkiem dobrze. Oczywiście trochę czuję to, że nie było to 7 godzin snu, aczkolwiek liczy się energia i liczy się to, że kiedy osiągamy jakieś tam sukcesy, czyli nawet naszym sukcesem może być, słuchajcie, wytrzymanie w postanowieniu, czy wytrzymanie w jakimś wyzwaniu, które sobie stworzyliśmy, gdyż wtedy ta nasza pewność siebie, poczucie własnej wartości rośnie i dostajemy dużą ilość mocy oraz energii. Tutaj pisze Dominik, że podziwia mnie za wczorajszy pusty talerz na Wigilii. Tak, słuchajcie, wczoraj wytrzymałem z postanowieniem, czyli ogólnie ja wieczorami już nie jadam posiłków. Po godzinie 15-16 już też nie piję wody, więc wczoraj na posiłku wigilijnym również nie piłem wody, nie piłem alkoholu, alkoholu już długo nie piję, ale wody na Wigilii to tego jeszcze nie grali, tego jeszcze nie było. Kiedyś na Wigilii rodzinnej miałem takie wyzwanie, żeby nie jeść w ogóle posiłku, więc miałem chyba 2 lata temu taki moment, że na Wigilii nie spożywałem pokarmu. To też było grube, słuchajcie, wyzwanie. Kiedy wszyscy Was krytykują, a Wy macie to wyzwanie, macie te zasady, które chcecie jakoś tam przestrzegać, więc jeżeli chodzi o te wyzwania, są niektóre trudne, tak jak na przykład nie jedzenie na Wigilii, czy nie picie alkoholu, czy nie spożywanie cukru. Tych wyzwań jest dużo. Ja obecnie, jak podsumowaliśmy na grupie Karniwora, tych wyzwań mamy około 20 kilku, nawet chyba ponad 30, więc im więcej tych wyzwań i im więcej tych wyzwań jakby trzymamy, tak jakby stosujemy się do nich, tym mamy więcej tej mocy i energii, gdyż udowadniamy sobie, że jesteśmy godni słowa, tak? Czyli że dajemy słowo sobie i nie łamiemy tego słowa, więc to jest bardzo ważne. I Dominik, fajnie, fajnie, że napisałeś, że podziwiasz, aczkolwiek po jakimś czasie posiadania wielu nawyków i wielu wyzwań i wielu zasad, według których żyjemy, okazuje się, że to jest jak po prostu picie wody, czy chodzenie, czy jazda na rowerze. Jest to po prostu proste, czyli im więcej my wyzwań mamy i udowadniamy sobie, że jesteśmy godni zaufania i słowni, tym łatwiej jest te wyzwania oraz tą determinację oraz tą dyscyplinę wzmacniać. Więc jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, dzisiejszego dnia mówimy na temat cech charakteru wybitnych sportowców, klasowych przedsiębiorców, ludzi sukcesu, biznesmenów oraz ogólnie jak te cechy charakteru tych wszystkich grup wpływają również na nasze życie, gdyż jeżeli mamy pewnego rodzaju cechy charakteru, one rzutują na każdą dziedzinę naszego życia i raz zdobyte cechy charakteru zostają z nami do końca życia, czyli te wyzwania oraz zasady, według których żyjemy, powodują, że my się wzmacniamy i powodują, że mamy więcej energii i łatwiej sobie wtedy również osiągamy cele oraz łatwiej wprowadzamy do swojego życia kolejne zasady i kolejne wyzwania. Wybitni sportowcy oraz wybitni przedsiębiorcy mają charakter, można powiedzieć, jak ze stali, są wybitni w dyscyplinie, w determinacji. I podsumowując moją zasadę 4D, mamy sobie w życiu zasadę 4D, czyli najpierw podejmujemy decyzję,
I ludzie sukcesu podejmują decyzje najczęściej wtedy, kiedy inni się boją. Następnie mamy dążenie do celu, czyli uparte dążenie do celu, wiercenie dziury w brzuchu do momentu, aż tego celu nie osiągniemy. Pamiętanie o tych celach, mówiliśmy o celach kilka dni temu, jak te cele zapisywać, że warto mieć te cele zawsze przy sobie, że warto mieć te cele w sypialni, żeby pamiętać o tych celach i dążyć do tych celów codziennie, bez wyjątku, niezależnie od tego, czy jest sobota, czy to jest niedziela, nie robić sobie przerw, nie robić sobie cheat dayów, czyli nie robić sobie tego, co robi większość ludzi, że odpuszcza dwa dni, gdyż często jest tak, kiedy odpuszczamy dwa dni, potem musimy dwa lub trzy dni wracać na odpowiedni tor, czyli tracimy około 4-5 dni do osiągnięcia celu, automatycznie spada nam energia i wtedy mamy mniej tej mocy, żeby ten cel zrealizować. Po dążeniu do celu, takim upartym dążeniu do celu, który mają sportowcy, przedsiębiorcy, sprzedawcy, menadżerowie, mamy następnie determinację. Determinacja oraz czwarte, dyscyplina, to są bardzo ważne rzeczy do tego, aby te cele osiągać, gdyż często nie mając tej motywacji w dążeniu do celu, czyli nie mając tych celów zapisanych, nie mamy tej determinacji, tej dyscypliny. Mając różnego rodzaju zasady, wyzwania spisane, według których żyjemy, mamy tą determinację i dyscyplinę do tego, aby, słuchajcie, szybko realizować te cele, gdyż każdy sportowiec, każdy wybitny przedsiębiorca ma tą determinację i dyscyplinę na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie i kiedy coś sobie postanowimy, to realizujemy, nie rzucamy słów na wiatr, to jest kolejna cecha tych osób, nie rzucamy słów na wiatr, czyli kiedy mówimy, że żyjemy według pewnych zasad oraz że mamy pewnego rodzaju wyzwanie, to nie łamiemy tych zasad, gdyż każde złamanie zasady czy wyzwania powoduje, że spada nam poziom serotoniny, spada nam poziom poczucia własnej wartości, spada nam poziom samooceny, pewności siebie i wielu innych elementów, które rzutują dalej na całe życie. Mając kontakt ze sobą dobry, czyli realizując wszystkie cele, postanowienia, wyzwania i żyjąc według zasad, które sobie postanowiliśmy, my mamy wtedy wzrost poczucia własnej wartości, samooceny, dyscypliny, determinacji i innych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że udowadniamy sobie, że jesteśmy godni zaufania i słowni. Czyli bycie słownym wobec siebie, bycie słownym wobec innych, to jest kolejna cecha tych wybitnych sportowców, biznesmenów i sprzedawców. Dlatego, że kiedy ktoś kłamie, okłamuje również siebie, czyli jeżeli okłamujemy innych, okłamujemy też siebie, spada nam poprzez kłamstwo bardzo mocno samoocena, poczucie własnej wartości i stajemy się ludźmi niegodnymi zaufania wobec siebie i wobec innych, spada nam ta reputacja i wtedy jest tą reputację ciężko odbudować, więc jeżeli chodzi o kolejną cechę, bycie słownym, bycie uczciwym, bycie wiarygodnym, posiadanie tej reputacji wobec siebie dobrej, czyli nie okłamywanie samego siebie, lepiej nie wchodzić w jakieś wyzwanie lub na jakieś zasady, jeżeli mamy za 2-3 dni z tego zrezygnować, więc kiedy już podejmujemy decyzję, że wchodzimy na jakieś wyzwanie, czy żyjemy według pewnych zasad, należy sobie określić pewien pułap, pewien czas, kiedy według tego elementu żyjemy i choćby skały srały, można powiedzieć, choćby, nie wiem, była niesamowita burza, to my i tak idziemy i to robimy. Przykładowo wiele osób sukcesu wstaje wcześniej rano, niezależnie od tego, o której poszli spać, czyli mają ten budzik na godzinę 5, niezależnie od tego, czy pójdą spać o 1, o 2, i tak wstają o tej 5 i mają pewnego rodzaju nawyki poranne, które funkcjonują codziennie, bez wyjątku. Ja na przykład mam zasadę, że nie piję alkoholu, niezależnie od okoliczności. Wczoraj było dużo propozycji, żeby ten alkohol pić. Nie skusiłem się, nie wypiłem tego alkoholu. Druga zasada mam, że przykładowo nie jem cukru, niezależnie od okoliczności, niezależnie od sytuacji i po prostu jestem zero-jedynkowy, nie jem cukru. Bardzo dużo ludzi sukcesu czy rasowych przedsiębiorców ma tą taką skrajność, czyli system 0-1. Albo prawda, wchodzimy w jakieś wyzwanie i przez 90 dni na przykład nie jemy cukru, nie pijemy alkoholu, nie pijemy kawy, mamy jakieś tam zasady, no to żyjemy według tych zasad i jeżeli udowodnimy sobie, że przetrwaliśmy 90 dni bez alkoholu, to jesteśmy w stanie potem kolejne wyzwanie również sobie odhaczyć, bo jest łatwiej realizować kolejne cele, kiedy odhaczamy poszczególne cele. Tak samo jak ja sobie postanowiłem cel napisać książkę, napisałem, dużo łatwiej jest napisać kolejną, kiedy już jedną zrealizowaliśmy. Zrobić własną stronę internetową, dużo łatwiej zrobić kolejne strony, kiedy jedną zrobiliśmy. Dużo łatwiej jest założyć drugą, trzecią, czwartą spółkę, jeżeli jedną już założyliśmy. Czy ustalanie sobie tych celów, tych takich jakby checklisty, żeby odhaczać. Z każdym odhaczeniem danego wyzwania, zasady, przedsięwzięcia czy realizacji jakiegoś celu, nasza samoocena rośnie i łatwiej jest realizować kolejne rzeczy, gdyż nasz charakter się wzmacnia. Jeżeli chodzi o ten charakter, to tu mam napisane a propos charakteru, że door to door bardzo mocno wzmacnia charakter. Ja dzięki temu, że trafiłem do door to doora, kiedy miałem 16-17 lat,
to dzięki temu moja skorupka za młodu nasiąkła czymś, czym później jakby emanowała, czyli to, co teraz mam jakby za dyscyplinę, determinację i to, że na stole wigilijnym mogę nie zjeść, prawda, posiłku i czuję się z tym okej, mogę nie wypić alkoholu, czuję się z tym okej, mogę nawet wczoraj od godziny 15 do dzisiaj nie piłem wody, dopiero dzisiaj jest moja pierwsza woda poranna, więc sobie piję tą wodę dopiero teraz. Czyli wszystkie te postanowienia, które sobie zakładamy, możemy albo zrealizować, albo nie zrealizować. Jeżeli nie zrealizujemy, spadamy energetycznie. Jeżeli zrealizujemy, wzmacniamy się. I warto tych sobie wyzwań, tych celów stawiać wiele. Im więcej, tym lepiej. Nawet małe takie cele. Tydzień bez tego. Dwa dni bez tego. Dzień bez tego. Jestem 6 godzin bez negatywnej myśli. Im więcej tych małych wyzwań, tym bardziej my poprzez te wyzwania rośniemy. Czyli ludzie wybitni, rasowi przedsiębiorcy, wybitni sportowcy, dobrzy sprzedawcy czy menadżerowie ustalają sobie cały czas wyzwania i pewnego rodzaju zasady i żyją według tych zasad, które sobie ustanowili. Więc jeżeli chodzi o ten door-to-door, ja kocham door-to-door, dlatego że on wzmacnia charakter i wzmacnia te cechy jak determinacja, dyscyplina, czy nawet wtedy, kiedy jest niewygodnie, kiedy człowiek nam mówi słowo nie, kiedy jesteśmy odrzucani, kiedy jesteśmy krytykowani, wtedy ten nasz charakter się bardzo mocno jakby kształtuje. To, co robili Spartanie, tu również o tym piszę. Spartanie, kiedy dziecko dojrzewało, wyrzucali, prawda, dzieciaka w górę i patrzyli, czy sobie to dziecko poradzi. Jeżeli sobie dziecko poradziło i po roku wróciło, wracało mężczyzną, jeżeli nie wróciło, to go w ogóle albo wróciło zbyt wcześnie, czyli nie przetrwało tej zimy, poddało się wcześniej, tak, i chciało wrócić do wioski. Nie wpuszczali dzieciaka do wioski, dlatego że poprzez trudne warunki kształtowali charakter dzieciaka i później mieli takie wojsko, jakie mieli. Dzieci, które były upośledzone, zrzucano ze skał i trzymano tą jakość. Akurat nie jestem za taką metodą radykalną, aczkolwiek było mocne kształtowanie charakteru od dziecka. Obecnie to, co się dzieje, to ludziom się nie mówi, że mają mieć wyzwania, nie mówi się, że mają mieć zasady. Mówią, żeby wszystko było luz bluz, żeby jakby sobie żyć i nie stawiać tych wyzwań, i nie stawiać tych jakby możliwości rozwoju, bo wyzwania i życie według pewnych zasad to jest najlepsza możliwość rozwoju, jaką sobie możemy zaoferować. Więc im więcej wyzwań, tym łatwiej kolejne wyzwania jakby stawiać i żyć według tych wyzwań. Jest to trochę później uzależniające, że tworzycie wyzwania cały czas i żyjecie według tych zasad i żyje wam się po prostu łatwiej. Jest bardzo dużo ludzi sukcesu, jak Robert Kiyosaki, Brian Tracy, Cialdini i wiele innych. Wzmacniało ten charakter w door-to-doorze. Później im było łatwiej żyć. Dlaczego? Że ten charakter był już wzmocniony i on zostaje z nami do końca życia. Im więcej tej determinacji, dyscypliny i tego działania, kiedy nawet innym się nie chce lub nawet kiedy nam samym się nie chce, tym mamy więcej mocy i tym mamy więcej energii, więc system sprzedaży ogólnie, jakikolwiek, czy to door-to-door, czy słuchawka, czy cokolwiek innego, hartuje ducha, wzmacnia charakter oraz powoduje, że stajemy się bardziej pewni siebie, zdecydowani i znający swoją wartość. Te cechy bez wątpienia pomagają nam w przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Niesamowicie szybka metamorfoza charakteru i wizerunku wielu osób, które trafiły do nas ogólnie do sprzedaży, była tak niesamowita, że osoba przychodziła w ciągu 2 miesięcy, stawała się zupełnie inna, jeżeli chodzi o wizerunek, postawę, sylwetkę, ton głosu, pozytywne nastawienie, dyscyplinę, determinację. Dlaczego? Że codziennie osiągała sukcesy, czyli my mieliśmy akurat w biurze dzwonkiem się dzwoniło, kiedy miało się 5 umów i im więcej osoba razy zadzwoniła dzwonkiem, czyli pokazała całemu zespołowi, że potrafi robić wynik, tym bardziej jej samoocena wzrastała i psychologicznie się mocniej rozwijała i okazuje się, że im więcej razy wieczorem zadzwonimy dzwonkiem, czyli sprostamy wszystkim zasadom i wyzwaniom, które sobie na cały dzień ustawiliśmy, tym mamy kolejny dzień łatwiejszy, dlatego że kształtujemy ten charakter poprzez wykonywanie swoich obowiązków prawidłowo. My mamy wzrost tego charakteru bardzo, bardzo intensywny. Więc ta metamorfoza jest szybka, jeżeli sobie postawimy dużo tych wyzwań. Im więcej wyzwań, im więcej zasad, im więcej życia według tych zasad, nie robienia cheat dayów, tym, słuchajcie, mamy tej serotoniny i tych endorfin więcej. Działanie jakby w tej sprzedaży na początku nie należy do najłatwiejszych, ale później można powiedzieć, że jest łatwe. Tak samo wyzwanie na początku nie należy do łatwych. Czy przykładowo, jeżeli mówimy, odstawiam cukier i węglowodany na 90 dni, to pierwsze 2 tygodnie będą hardkorowe, ale później wasze samopoczucie rekompensuje to, że było te 2 tygodnie trudne. Tak samo jak stawiamy sobie wyzwanie w sprzedaży, że będę codziennie po 10 godzin cisnął, to później tak samo się dzieje, że pierwsze 10 godzin, drugi dzień, trzeci dzień są trudne, następne dni są łatwe, bo się do tego przyzwyczajamy. Czyli im bardziej my się przyzwyczajamy, tym jest łatwiej. Im więcej wyzwań, tym łatwiej. To jest paradoks. Im więcej dajemy, tym jest łatwiej, tym mamy więcej energii.
im więcej pracujemy, można powiedzieć, tym mamy również łatwiej, bo mamy tej energii więcej, gdyż nie myślimy, tylko działamy, czyli pracując więcej, działając więcej, dając więcej, dostajemy to wszystko zwielokrotnione i ten charakter wtedy się najmocniej kreuje. Jeżeli chodzi o symbol ogólnie sprzedaży, który my jakby nie wymyśliliśmy, który jakby jest w sprzedaży bezpośredniej już od wielu, wielu lat, to jest nosorożec i nie bez przyczyny tym symbolem jest nosorożec, bo dużo sprzedawców utożsamia swoje cechy charakteru właśnie z cechami charakteru nosorożca, który tak naprawdę stanowczo zmierza do przodu niezależnie od okoliczności i po jakimś czasie nawet nie czuje bólu, czy ten nosorożec ma twardą skórę, ma ten róg, nie umie patrzeć na boki, czyli ma takie tak skonstruowane tutaj oczy doły, że patrzy tylko w przód. Jeżeli chce spojrzeć w bok, musi spojrzeć w ten sposób, tak? Czyli my mamy być trochę jak ten nosorożec, zarówno w sprzedaży, biznesie czy sporcie, nie oglądać się na boki, nie patrzeć na przeciwności losu i mieć taką twardą skórę. Twarda skóra symbolizuje właśnie charakter. Im mocniejszy charakter, tym twardsza skóra, im bardziej twarda skóra, tym łatwiej nam jest iść przez przeciwności losu i pokonywać te przeciwności losu bez narzekania, bez użalania się nad sobą, a im większa właśnie determinacja, dyscyplina, trzymanie się tych zasad i tych wyzwań, które sobie postanowiliśmy, tym ta skóra z każdego dnia na każdy dzień staje się coraz twardsza i później nie jest dla Was problemem być na Wigilii i nie jeść żadnego posiłku, albo przykładowo pójść spać o godzinie pierwszej, jak dzisiaj poszedłem spać o godzinie pierwszej, wstać o godzinie 4:50 i robić dalej swoje obowiązki, wykonywać je prawidłowo. I to jest dla Was już norma, dlatego że weszło Wam to w normę i nie widzicie innej możliwości nie być słownym wobec siebie. Czyli jeżeli mówimy, że robimy Akademię Mocy, to ja nie mogę nie wstać na tą Akademię Mocy. Tak, niezależnie od tego, ile bym spał, nawet gdybym wczoraj poszedł na tą imprezę i wypił alkohol, czego już nie robię i robić nie będę, bo mam ten etap za sobą, to i tak bym na tą Akademię Mocy wstał, bo się zobowiązałem do tego, żeby wstać na tą Akademię Mocy. Bardzo dużo sprzedaży, kiedy ja prowadziłem biura handlowe, potrafiłem być w Trójmieście, w Poznaniu, w Warszawie, w trzech miastach jednocześnie, robiłem 3 szkolenia jednego dnia nawet w 3 różnych miastach, więc nie było opcji nie działania, bo sobie postanowiłem, że trzeba coś zrobić. Im więcej tej dyscypliny i determinacji i bycia słownym wobec siebie, najważniejsze wobec siebie, tym ten biznes nam szybciej rośnie, ale nie tylko biznes nam szybciej rośnie, nasz charakter również się wzmacnia i jesteśmy nie do zajechania, bo jesteśmy słowni wobec siebie i żyjemy według wyzwań i zasad, które sobie ustanowiliśmy. I też nie było opcji, żebym nie pojechał do jakiegoś miasta, jeżeli się umówiłem. Jeżeli otwierałem biuro o godzinie 7, mieliśmy spotkanie menedżerskie już o 7:30, nie było opcji, żebym zaspał do tego biura, gdyż jeżeli raz bym zaspał, to bym stracił autorytet i już zespół by mnie tak nie szanował. Zawsze trzeba być, jeżeli chodzi o te wyzwania, słownym. Lepiej nie stawiać sobie wyzwań, jakby jeżeli macie nie robić, to po prostu nie stawiajcie wyzwań, nie stawiajcie postanowień, gdyż dużo ludzi teraz na Nowy Rok stawia postanowienia, potem się okazuje, że nic z tych postanowień nie jest realizowane. Nie rzucajcie słów na wiatr, bo im bardziej rzucacie słowa na wiatr, tym ta Wasza serotonina spada mocniej, pewność siebie, samoocena, poczucie własnej wartości, a potem jest to trudno odbudować. Więc pamiętajcie, że ten nosorożec zmierza non-stop do przodu, niezależnie od okoliczności i po jakimś czasie nawet nie czuje bólu. To, co mówiliśmy wczoraj, kiedy nasza strefa dyskomfortu stanie się naszą strefą komfortu, jesteśmy nie do zajechania. Nosorożec ma taką również powłokę higroskopijną, tak jak kaczka, którą ja lubię opisywać w ten sposób, że cały brud i syf, który wokół niego jest, na nim gromadzony, po nim spływa i tak naprawdę nie ma tych rzeczy, które w niego wchodzą, które wchłania, więc ma tą twardą skórę, gruby pancerz, nie czuje bólu, skóra pokryta jest właśnie tą powłoką, po której wszystko spływa, nie przejmuje się emocjami innych, krytyką. Mówi sobie nosorożec takie zdanie, że każde nie przybliża mnie do tak, czyli im więcej słów nie od ludzi, tym więcej paradoksalnie, statystycznie słów tak, czyli uczymy się cieszyć nawet przeciwności losu, gdyż nie ma opcji w ruletce, że non-stop będzie wypadał kolor czerwony, zawsze wypadnie kolor czarny raz na jakiś czas, gdyż to jest statystyka, o tym jest osobny rozdział w tej książce, jak statystyka i prawo średnich wyników wpływa na nasze życie, aczkolwiek pamiętamy o tym, że nie może być 1000 razy słowo nie, zawsze co ileś razy słowo nie, pada słowo tak, czyli im bardziej my jesteśmy zaangażowani, mamy więcej determinacji, dyscypliny, pracujemy więcej godzin, tym szansa większa na to, że spotkamy pozytywnego klienta. Tak samo jeżeli chodzi o ludzi, których spotykamy, im więcej ludzi poznajemy, tym większa szansa, że spotkamy, prawda, czy to partnera, czy partnerkę. Jeżeli nie wychodzimy z domu, bardzo mała szansa, że spotkamy. Jeżeli nie działamy przykładowo tak, że ludzie nas rozpoznają, mała szansa, żebyśmy mogli rekrutować, czyli działanie
wychodzenie z tej swojej strefy komfortu i nie przejmowanie emocji innych. No Sororet również jest ciężki, jednocześnie bardzo szybki, elastyczny, czyli dobry handlowiec, dobry sprzedawca, dobry przedsiębiorca, dobry sportowiec, jest jednocześnie ciężki, czyli stabilny, czyli twardo stąpa po ziemi, nie jest w stanie być jak prawda chorągiewka na wietrze, tylko jest jak drzewo, które stabilnie stoi, nie jest w stanie być, prawda, na powiew wiatru mocno podatny, ale z drugiej strony, czyli ma te korzenie mocno zapuszczone, z drugiej strony jest ta elastyczność, gibkość, dostosowanie się do sytuacji, umiejętność bycia właśnie taką elastyczną, dostosowującą się jednostką do okoliczności, ale ważne jest to, żeby być również jak to drzewo, jak ten dąb, który ma te korzenie, czyli być jednocześnie starym drzewem z głęboko zapuszczonymi korzeniami oraz elastyczną, gibką wierzbą, która umie się dostosować do sytuacji. Nosorożec również patrzy zawsze do przodu i zbytnio nie analizuje tego, co go nie dotyczy. Ma potężny ruch pozwalający mierzyć się z nieprzyjemnościami losu, zna swoją wartość, jest pewny siebie, zdecydowany, asertywny, charyzmatyczny i nikt nie wchodzi mu w drogę. Życzę każdemu, aby stał się taki jak nosorożec. Ja miałem to szczęście właśnie, że w wieku 18 lat trafiłem do ludzi, którzy właśnie tego nosorożca mieli jako symbol. Przedstawili mi cechę nosorożca, powiedzieli młodemu chłopakowi, bądź jak nosorożec, a osiągniesz sukces. I tak naprawdę, jeżeli będziecie pamiętali o cechach osobowości nosorożca, o tym, że ma tą determinację, o tym, że ma tą dyscyplinę, o tym, że nie przejmuje się przeciwnościami losu, że ma ten twardy pancerz, twardą skórę, że ma tą powłokę higroskopijną, po której wszystko spływa, że ma ten róg, który powoduje, że może iść przed siebie i pokonywać przeciwności losu właśnie tym rogiem, że ma brak patrzenia na lewo i prawo, czyli jest w stanie się skupić na tym, co tu i teraz, na konkretnym zadaniu, czyli jeżeli ja mam wstać na Akademii Mocy, to wstaję na Akademii Mocy. Jeżeli ja mam nie jeść cukru przez 90 dni, to nie jem cukru przez 90 dni. Jeżeli ja mam nie pić kawy, czy alkoholu, czy innych używek przez jakiś czas, to tego po prostu nie robię, choćby skały srały, jestem słowny wobec siebie. Jeżeli idę na Wigilię i jest stół z węglowodanami, a nie ja nie jem węglowodanów, to po prostu jest 0,1, nic nie spożywam, zero. I jakby to nam wzmacnia tą samą ocenę, że później każdego wyzwania, którego się podejmiemy, będzie nam po prostu łatwiej te wyzwania realizować. Więc te cechy charakteru są bardzo istotne zarówno w sporcie, w życiu, w biznesie, ale także w relacjach partnerskich, w relacjach rodzinnych. Wszędzie pamiętajcie o tym, że charakter, o którym jest bardzo dużo w tej książce, jest najważniejszy, czyli każdy może mieć umiejętności, może mieć wiedzę, prawda? I te rzeczy jak umiejętności, wiedzę można stracić. Można mieć zespół handlowy, przykładowo ten zespół handlowy stracimy, przejdzie do konkurencji. Można coś zrobić źle i zespół handlowy się zwolni. Można coś zrobić źle w prawnych kwestiach, księgowych kwestiach, dadzą nam karę, zamkną nam spółkę. Czyli można popełnić błędy, możemy stracić firmę, możemy stracić dom. Tak mamy przykładowo dom, wejdzie bank, bankructwo zabierze nam dom. Możemy stracić wiele innych rzeczy materialnych, ale to, co niematerialne, nie jest w stanie być nam zabrane. To, co mówiliśmy a propos duchowości, jesteśmy w stanie umrzeć fizycznie, czyli ciało jest w stanie umrzeć, duch żyje wiecznie. Tak samo jest z naszym charakterem. Jesteśmy w stanie stracić dobra materialne, czyli dom, firmę, handlowców, ale naszego charakteru, naszych umiejętności sprzedażowych nikt nam nigdy nie zabierze. Czyli ucząc się umiejętności sprzedażowych oraz dbając o ten swój charakter, który ma być jak ze stali, jak tego nosorożca z tą twardą skórą, nas nie jest w stanie nic jakby zaskoczyć. Bo niezależnie od tego, jak upadniemy, ile razy upadniemy, czy zbankrutujemy, czy stracimy wszystko i będziemy musieli zaczynać od zera, mając umiejętności, mając charakter, jesteśmy w stanie zbudować wszystko kilka razy szybciej i z tą determinacją, dyscypliną każdego przedsięwzięcia, którego się nie podejmiemy, po prostu zamieniać to przedsięwzięcie w złoto. Dlaczego? Dlatego, że to jest nasz chleb powszedni. Jeżeli ja stawiam sobie kolejne wyzwanie, na przykład 16 godzin dziennie bez wody, no to jest dla mnie już proste, bo ja zrobiłem wcześniej 1000 innych wyzwań. Przez ostatnie 4 lata testowałem wyzwania z dietą, przez ostatnie 10 lat testowałem wyzwania z biznesem, ze sprzedażą. Każde z tych wyzwań powodowało, że musiałem żyć według poszczególnych zasad i każda zasada, według której żyłem, powodowała, że musiałem tą determinację, dyscyplinę utrzymywać i to już jest jakby u mnie we krwi. Można powiedzieć, że stosując się do tych wszystkich wyzwań, zasad, postanowień, które sobie postanowimy, automatycznie wpadamy do takiego kociołka panoramiksa, gdzie nasączamy się tą energią determinacji, dyscypliny i osiągania każdego rezultatu, który sobie zaplanowaliśmy, gdyż jest to dla nas po prostu normą, że wszystko, co robimy, wychodzi. I to jest już wtedy ta pewność siebie na takim poziomie, że mówicie sobie wszystko, co nie wymyślę, czy spółka, czy piękna relacja, czy jakieś postanowienie, wyzwanie, wszystko, czego się nie podejmę, będzie zrealizowane i ta pewność siebie zamienia się w
wiarę, a wiara zamienia się w wiedzę, czy najpierw mamy wątpliwości, próbujemy, ale z każdym takim zrealizowanym, odhaczonym wyzwaniem czy postanowieniem, z determinacją i z dyscypliną, my mamy tą moc większą, czyli jakby można powiedzieć, ten niewierny Tomasz, który jest niepewny, przekształca się w pewność siebie przekształca się w wyższą samoocenę, większe poczucie własnej wartości. To się z kolei przekształca na to, że wierzymy we własną moc sprawczą, czyli że mamy tą słowność wobec siebie i jesteśmy w stanie wszystko doprowadzać do końca, czegokolwiek się nie podejmiemy, a potem ta wiara zmienia się w pewność, czyli w wiedzę, czyli niezależnie od tego, co ktoś wam powie, wy po prostu to robicie. Znikają ograniczenia z głowy, kiedy właśnie wy te postanowienia realizujecie i życzę każdemu z was, aby te postanowienia realizować, gdyż nie ma nic piękniejszego niż po prostu potem stawianie sobie kolejnych wyzwań i podchodzenie do tego tak na czystym luzie, że jesteście nie do zajechania, niezależnie od tego, której pójdziecie wstać, wstajecie o tej piątej. Jeżeli nie chcecie jeść na święta węglowodanów, nie jecie na te święta węglowodany. Nie chcecie pić alkoholu, nie pijecie tego alkoholu. Jesteście w stanie zmieniać po prostu wszystko, cokolwiek was spotyka. Jesteście w stanie kreować tą przyszłość w taki sposób, w jaki większość ludzi nie jest w stanie tej przyszłości kreować. Dlaczego? Dlatego, że wiele ludzi jest niesłownych wobec siebie. Nie ma tej determinacji, nie ma tej dyscypliny i łatwo robi cheat day'e od swoich wyzwań, postanowień, a z każdym cheat day'em można powiedzieć, że nasza energetyka się osłabia. Lepiej nie mówić i nie robić, niż mówić i robić. Jeżeli chcecie na jakieś wyzwania wejść, czy to Akademia Mocy o 6 rano, serdecznie was zapraszam. Już 71 dni się widzimy. Wiele osób jest tutaj, które są codziennie, za co serdecznie gratuluję. Ja również jestem codziennie i będę codziennie, niezależnie od tego, co się dzieje w nocy. Więc mamy to wyzwanie Akademia Mocy, mamy wyzwanie również Carnivore Tribe, do którego was bardzo serdecznie zapraszam. Grupa na Facebooku, macie link w opisie do tego filmu, gdzie oduzależniamy od cukru węglowodanów. Mamy sobie kolejny projekt, jakim jest nasza spółka wpinvest.com. Też zapraszam serdecznie naszej spółki, gdzie uczymy sprzedaży w praktyce, czyli wszystkie te rzeczy, o których mówimy. Jeżeli chcecie wzmocnić determinację, dyscyplinę, charakter oraz stać się takim nosorożcem sprzedaży, polecam wam serdecznie dołączyć do nas, gdyż jest tutaj grono ludzi, już ponad 150 osób, w tym roku będzie nas 200 osób, a jest to nas trzeci miesiąc działania, którzy mają cechy właśnie rasowych sportowców, przedsiębiorców, biznesmenów i dużo łatwiej rozwijamy się w miejscu, gdzie są ludzie, którzy mają chęć bycia podobnym nosorożcem oraz już są nosorożcami. To, z kim przebywamy, takim się stajemy. Czyli jeżeli przebywamy wśród kur, nawet jeżeli orzeł przebywa wśród kur, to przestanie latać, czyli zapomni o tym, jak się lata. Jeżeli my dziobiemy i jemy robaki na przykład w ziemi z tymi kurami, to my zapominamy o tym, że naszym naturalnym jakby stanem tego orła jest polowanie. Czyli my, kiedy przebywamy w środowisku kur, stajemy się kurami. Jeżeli przebywamy w środowisku orłów, stajemy się orłami. Jeżeli my jesteśmy nosorożcami i fundament spółki jest nosorożcowy, automatycznie każdy, kto dochodzi do spółki, staje się nosorożcem. Jeżeli spółka jest wykalibrowana inaczej i nie stawia wartości, żeby być właśnie tym takim rasowym sportowcem, przedsiębiorcą i mieć tych cech charakteru właśnie nosorożca, no to ludzie nie będą mieli, gdyż to, jacy się stajemy, wynika od tego, z kim przystajemy. Więc jeżeli chcecie stać się nosorożcami nie tylko sprzedaży, ale nosorożcami w życiu, posiadającymi charakter, dyscyplinę, determinację, nie do zajechania, posiadającymi możliwość kreacji rzeczywistości oraz możliwość każdego postanowienia realizowania, to zobaczycie, że dzieją się cuda. Im więcej wyzwań i postanowień zrealizujecie, tym stajecie się silniejsi, mocniejsi, macie więcej energii. I poza tą książką, którą polecam, jeżeli chodzi o praktykę, którą teorię praktyki, czyli tu jest teoria od praktyka, który spędził wiele lat w terenie, poza wiedzą zawartą w tej książce, którą możecie praktykować u nas w spółce, również polecam wam dołączenie do nas, bo będziecie przystawali z ludźmi, którzy chcą być nosorożcami i orłami i automatycznie zmieniając środowisko, zmienicie swoją energię, czytając takie treści jak ta, dowiadujecie się nowych rzeczy i jesteście w stanie o ten charakter po prostu walczyć i dbać o to, aby on się rozwijał, ale to jest tylko możliwe poprzez wyzwania, postanowienia, decyzje, które podejmujemy, dążenie do celu z determinacją i z dyscypliną. Jeżeli będziemy niesłowni wobec siebie, to słuchajcie, nic nam się nie uda, więc zawsze bądźcie słowni. Im więcej małych wyzwań, tym lepiej. Tego wam wszystkim życzę, więc polecam serdecznie poza książką również dołączyć do naszej spółki, gdzie tego uczymy.
Macie piękne projekty. Wszystkie, które projekty stworzyłem, są po to, aby pozwolić Wam wyjść z Matrixa, gdyż codzienne wstawanie o 5, robienie nawyków jak medytacja, zimny prysznic, oddechy, wejście na akademię, dowiedzenie się czegoś nowego, zmiana swoich nawyków na lepsze. Następnie projekt zmiany swojej fizjologii, metabolizmu poprzez dietę, czyli poprzez kolejne wyzwanie, odstawienie alkoholu, odstawienie używek kawy, herbaty, odstawienie prawda, cukru, węglowodanów. Jeżeli Wy odstawicie rzeczy jak kawa, jak alkohol, jak cukier, węglowodany, macie tyle wyzwań na Carnivore Tribe, że Wasza pewność siebie, samoocena wzrasta, bo uczycie się realizować postanowienia. To jest tak nic innego jak cele. Realizując postanowienie, realizujecie cele. Później robicie spółkę, również realizujecie cele. Dlaczego? Dlatego, że umiecie realizować cele. Czyli im więcej postanowień na Akademii Mocy, na Carnivore Tribe, naszym plemieniu mięsożerców, tym Wasza samoocena rośnie i tym łatwiej Wam jest realizować cele w życiu, w sporcie i biznesie, bo to jest Wasz chleb powszedni. My chleba nie jemy, ale wyzwania, nawyki są naszym chlebem powszednim. Trzecia rzecz, jeżeli idziecie do sprzedaży i mówimy Wam, jak żyć, jak tam funkcjonować, mamy skrypty, mamy system sprzedaży, mówimy, co robić każdego dnia, na każdy dzień jest jakby plan, na każdą godzinę jest plan dnia, czyli macie szybką drogę do sukcesu, nie musicie błądzić i będziecie robili to, co my mówimy. Ja już robię sprzedaż 10 lat, więc jeżeli będziecie żyli według poszczególnych zasad, które Wam powiemy, nie ma opcji nie osiągnięcia sukcesu, bo jeżeli połączycie to jeszcze z Akademią Mocy, z Carnivore Tribe'em, zrobicie dużo szybciej. Jeżeli nawet nie wejdziecie na Carnivore, na Akademię Mocy, i tak w naszej spółce osoba bez doświadczenia wchodząca, stosująca się naszych zasad, które są również w tej książce, automatycznie osiąga sukces. Nie ma innej możliwości, jeżeli robi wszystko, co mówimy. Jeżeli mówi to, jak mówimy, czyli energia oraz to, co mówimy, czyli nasze skrypty, jesteśmy w stanie każdego nauczyć zarabiać 5-cyfrową kwotę już w pierwszym miesiącu działania. Są ludzie, którzy zarabiają 30 ponad tysięcy w pierwszym miesiącu działania sprzedaży bez doświadczenia wcześniej w sprzedaży w door-to-doorze oraz sprzedaży fotowoltaiki. Więc mamy tych wyzwań dużo. Im do większej ilości wyzwań do nas dołączycie, tym będziecie mieli więcej energii, mocy, pewności siebie, samooceny, determinacji, dyscypliny i te cele będą realizowane znacznie szybciej, mało tego, znacznie bardziej bezwysiłkowo. Będzie to wszystko luźne, będzie to wszystko łatwe, gdyż uwierzyliście w to, że to jest luźne i łatwe poprzez bycie osobą słowną, która zawsze dotrzymuje słowa. Więc mamy sobie dużo wyzwań, im więcej wyzwań, im więcej postanowień, tym lepiej. Zapraszam Was do dołączenia oczywiście do wszystkich z tych wyzwań i przypominam, dzisiaj jest ostatni dzień, aby tą książkę zamówić, żeby ją mieć jeszcze jako lekturę na święta lub prezent na święta. Jeżeli zamówicie książkę do godziny 15, to będzie ona u Was jutro. Sam zamówiłem dla siebie do paczkomatu, więc wiem o tym, że tak jest. Gdyż mam już książkę w paczkomacie. Wiele osób już książki otrzymało. Wczoraj mieliśmy ponad 100, chyba 30 czy 140 zamówień jednego dnia, więc bardzo Wam dziękuję za to zaufanie, że już zamówiliście i chcecie się dowiedzieć jakby wiedzy praktyka, który 10 lat tą wiedzę gromadził i dziękuję Wam za to bardzo serdecznie, za to zaufanie. Jeżeli treści ogólnie na Akademii Mocy, które Wam przekazujemy, jakby są dla Was w jakiś sposób wartościowe, to pamiętajmy o tym, że Instagram ucina zasięgi, więc jeżeli kupiliście książkę, napiszcie w komentarzu, że kupiliście. Jeżeli przeczytaliście i Wam się podobało, również napiszcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie lub nie macie obserwacji, to Was o to proszę serdecznie, gdyż wtedy te zasięgi i ten algorytm nas mocniej wyłapuje. Więc komentarze, lajki, udostępnienia są bardzo mile widziane, bardzo mocno mi pomożecie dzięki temu, żebyśmy docierali wiedzą do wielu osób. Im więcej nas będzie w tym plemieniu dzielenia się tą wiedzą, wychodzenia z Matrixa, tym więcej ludzi wyjdzie z Matrixa, a im więcej ja będę też widział tego, że moje wyzwania się realizują, tym ja również będę otrzymał więcej mocy, czyli im nas więcej, tym ja mam więcej energii, mocy, im ja mam więcej energii, mocy, jesteśmy w stanie namagnesować to wszystko i nakalibrować tak intensywnie, że będzie nas w tym gronie 1000 osób, taki jest cel, żeby 1000 osób wyszło z Matrixa pod kątem duchowym, czyli Akademia Mocy, pod kątem materialnym, czyli spółka i sprzedaż, oraz pod kątem emocjonalnym jakby i każdym innym. Tak chcemy, żeby jak najwięcej ludzi wyszło z Matrixa, ze zniewolenia. Im bardziej będziemy tą wiedzę wspólnie szerzyć, tym będzie nas więcej. Im będzie nas więcej, będziemy mieli większej mocy, będziemy mieli większe wpływy, większe możliwości do tego, aby zmieniać świat na lepsze. A taki jest cel, taka jest moja misja. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Pamiętajcie o tym byciu nosorożcem w życiu, w biznesie, w sporcie i we wszystkim, czegokolwiek się podejmiecie. Jeżeli jeszcze nie zamówiliście, zamawiajcie. Jeżeli Wam się to wszystko podoba,
Piszcie komentarze, udostępniajcie, będę Wam bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam za to serdecznie, dzisiaj trochę mniej energii, bo 4 godziny snu, aczkolwiek i tak ta energia jest na wysokim poziomie, gdyż dbamy o nawyki, dbamy o te zasady i te postanowienia, które wczoraj udało mi się zrealizować na Wigilii firmowej. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia jutro o godzinie 6, miłego dnia, hej!